Dzień dobry Państwu. Teraz w ramach czy zamiast Światopodglądu zapraszam wszystkich Państwa serdecznie na konferencję Niemcy pod lupą. To jest nadzwyczajne wydarzenie z kilku powodów. Może zacznę od tego, że to jest specjalna edycja corocznej konferencji Świat pod lupą. Konferencji, którą co roku właśnie organizuje warszawskie biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, European Council on Foreign Relations oraz Fundacji imienia Heinricha Bühla. Nadzwyczajne to spotkanie nasze, ta dzisiejsza nasza debata z powodu jest tego, że przyglądamy się Niemcom. Świat pod lupą odbywa się tuż po bardzo ważnych wyborach w Niemczech i właśnie o konsekwencjach tych wyborów, o tym jak wybory do Bundestagu, co one oznaczają dla Niemiec i Europy będziemy teraz dyskutować. Ta dyskusja, nasza debata potrwa, od razu Państwu zapowiem, przez najbliższych około 90 minut. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie, ale też witam Państwa serdecznie. Jesteśmy tutaj w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna. No a może na początek przede wszystkim witam członków, tutaj panelistów, tych, których opinie, głosy i analizy usłyszą Państwo najpierw. I od razu może przedstawię gości: Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bühla w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami Piotr Buras, dyrektor biura w European Council on Foreign Relations, biura w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sebastian Płóciennik, główny specjalista w zespole Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale od razu Państwa zachęcam i zapraszam po pierwsze do komentowania i zadawania pytań, jeżeli takie Państwo, którzy nas słuchają, oglądają, macie. I zachęcam do słuchania, bo jest tutaj z nami na sali grono naprawdę wyśmienitych ekspertów, dyplomatów i znawców Niemiec, którzy też, jeżeli będą mieli ochotę zabrać głos, zrobią to w trakcie tej naszej debaty, więc wiele opinii tutaj, mam nadzieję, wybrzmi. Dodam, że partnerem wydarzenia jest Orange, a patronatem medialnym konferencji objęły Radio Tok FM. Słyszycie Państwo dzięki temu tę debatę, ale też OKO.press i Euroactiv. I tak jak mówiłam, to jest debata, która otwiera konferencję. Więcej może jeszcze na koniec powiem, ale to dopiero początek. Będą jeszcze kolejne debaty kolejnego dnia. No i mam nadzieję, że też serdecznie Państwa pozdrawiam. Mam nadzieję, że oglądacie tę debatę online. Także może zacznę od takiego jeszcze gorącego w jakimś sensie komentarza po tym głosowaniu. Z jednej strony już słyszeliśmy wiele opinii. Mam wrażenie, że podkreślają one przede wszystkim to, że z jednej strony Niemcy, co wynikało z sondaży, ale i eksperci zwracają uwagę na to, że zmiana po 16 latach Merkel, takiego specyficznego dla Angeli Merkel zarządzania krajem, ta zmiana jest potrzebna. No a z drugiej strony wynik wskazuje, że Niemcy jednak też bardzo potrzebują i chcą stabilizacji, stąd taki wynik, a nie inny. No ale może jest jeszcze coś, na co wy byście szczególnie zwrócili uwagę. Wydaje mi się, może do tego nawiążecie Państwo, że ciekawy jest rozkład pokoleniowy, jak bardzo te różne potrzeby czy światopoglądy młodszych i starszych uwidaczniają się w tych wynikach. Ciekawa jest oczywiście sytuacja zielonych, którzy tutaj stają się jednym z głównych rozgrywających, bo te partie z drugiego rzędu będą być może miały większy wpływ na powstanie koalicji. Ciekawe jest pytanie oczywiście, czy zwycięstwo socjaldemokracji oznacza, że socjaldemokracja niemiecka, a być może za nią pozostałe socjaldemokracje, pokonały ten kryzys lewicy, o którym mówi się od wielu, wielu lat. No i ciekawe jest pytanie, czy porażka CDU, chrześcijańskiej demokracji, centroprawicy, wynika rzeczywiście wyłącznie ze zmęczenia po 16 latach rządów Merkel, czy jednak jest czymś głębszym. Może zwrócę się najpierw z pytaniem do Piotra Burasa, też może o kondycję niemieckiej demokracji. Czy osłabła? Bardzo dziękuję. Ja myślę, że to jest szereg niezwykle ważnych, ciekawych pytań. Może ja zacznę od tej kondycji demokracji, ponieważ rzeczywiście po 16 latach Angeli Merkel, po takim okresie stabilności i takiego status quo i obrony status quo, można powiedzieć, tak gdybym jednym zdaniem czy jednym pojęciem miał określić tę erę Merkel, to pewnie to była era obrony status quo niemieckiego. I więc jakby z definicji był to okres
mimo wszystkich kryzysów, mimo wszystkich wstrząsów, które, z którymi zmagała się Europa wraz z nimi. Niemcy to był okres w sumie dla Niemiec dobry i dosyć stabilny. I stabilny przede wszystkim dla niemieckiego systemu tak politycznego. Tak dobrze już nie będzie. Tak dobrze już nie będzie i oczywiście, ale pojawiają się, jest trochę dosyć naturalne takie głosy, no, że teraz będzie to rozdrobnienie partyjne większe, że te wielkie partie w kryzysie, że to będzie okres jakiejś niestabilności. Ale mi się wydaje, że ostatecznie taki najbardziej ogólny wniosek z tych wyborów jest w sumie bardzo pozytywny. To znaczy, że te wybory jednak pokazały, ja pomijam teraz stabilność taką ekonomiczną, czy będziemy na pewno o tym rozmawiać, o różnych wyborach politycznych, które Niemcy muszą dokonywać, czy powinny się zmienić, czy nie powinny się zmienić. Ale jeśli chodzi o całe te ramy, w których cała ta polityka w Niemczech się rozgrywa, to znaczy ramy demokratyczne, systemu politycznego, to wniosek z wyborów jest w sumie bardzo dobry. To znaczy taki, że 75% frekwencja wyborcza, partia skrajnej prawicy straciła w tych wyborach, wzmocnione zostały partie, które są w środku sceny politycznej, to znaczy te, które stanowią no, taki prodemokratyczny mainstream. Padło tutaj odniesienie do tych wskaźników demograficznych czy rozkładu pokoleniowego głosów. Młode pokolenie, ci najmłodsi wyborcy, pierwsi wyborcy głosowali w dużej większości, czy w każdym razie największy odsetek głosów wśród nich zdobyły partie Liberalna i Partia Zielonych, czyli partie, które przy całym tym szerokim konsensusie, jaki w Niemczech jest w wielu sprawach, jednak opowiedziały się za jakąś zmianą, to znaczy były przede wszystkim partiami, które pozostawały przez ostatnie lata w opozycji. Więc to był taki, można powiedzieć, że to jest pewien sygnał zmiany, chociażby w tym młodym pokoleniu, że widać potrzebę pożegnania się z tym status quo i gdzieś wyjścia trochę do przodu, że inne tematy stają się ważne i jakaś wizja na przyszłość jest potrzebna. Więc ja myślę, że w gruncie rzeczy to jest, z tego punktu widzenia, to jest taki uspokajający, na taki najbardziej ogólnym poziomie, bardzo uspokajający wynik. Znaczy nie tyle sam wynik, ile po prostu przekaz, który z tego płynie. I to takie rozdrobnienie większe partyjne, bo rzeczywiście no, CDU strasznie dużo straciła w tych wyborach. To już nie jest tak, że mamy jak kiedyś dwie wielkie partie, które dominują scenę polityczną, kilka mniejszych. Ale ja nie sądzę, żeby to był jakiś sygnał jakiejś dramatycznej niestabilności niemieckiej sceny politycznej czy przyszłego rządu. Raczej myślę, że to jest odzwierciedlenie zupełnie naturalnych procesów społecznych, gdzie społeczeństwa stają się coraz bardziej zindywidualizowane. Ludzie mają mniej stabilne poglądy polityczne, mają też sprzeczne poglądy polityczne, to znaczy w jednych sprawach jest im bliżej do jednej partii, w innych do innej. I to jest stosunkowo naturalne i to raczej Niemcy do tej pory były krajem trochę wyróżniającym się na tle innych, gdzieś jeszcze te dinozaury z dawnych czasów dominowały tę scenę polityczną. Więc ja myślę, że to jest, że ja bym pewnie na tym tą pierwszą wypowiedź skończył, że to jest taki raczej pod tym względem uspokajający wynik. I może jeszcze tylko dwa słowa o socjaldemokracji, ale to może na później. To proszę jeszcze krótko tylko. Ja myślę, że bo oczywiście pytanie jest takie, no, socjaldemokracja wygrała wybory w Niemczech i dostając 25%, odbiła się od dna, można powiedzieć, wygrała ledwo, ale jednak i dostała przede wszystkim kilka procent, 5% głosów, punktów procentowych więcej niż w poprzednich wyborach. I oczywiście jest pytanie, no to czy socjaldemokracja odżywa w Europie i w Niemczech. Ja myślę, że ja bym był bardzo ostrożny. To znaczy myślę, że to nie jest tak, że to jest jakieś świadectwo jakiegoś procesu, który zaprowadzi nas z powrotem do przeszłości. Raczej ten sukces socjaldemokracji był akurat w Niemczech przynajmniej był w dużej mierze związany z problemami tych głównych kandydatów partii konkurencyjnych. Nie opracowała SPD recepty na kryzysy europejskie. Nie, myślę, że SPD nie wypracowała tej recepty i chyba takiej recepty też nie ma. I te wybory też były bardzo mocno skupione na rzeczywiście osobach samych kandydatów. I tutaj paradoksalnie, ponieważ no nie jest to polityk jakoś może bardzo
charyzmatyczny, czy jeszcze do niedawna popularny, ale kandydat socjaldemokratów zaprezentował się najlepiej. Mi się wydaje więc, że tutaj nie należałoby wyciągać zbyt daleko idących wniosków co do przyszłości SPD i w ogóle socjaldemokracji europejskiej. To teraz pytanie o Zielonych. Zwrócę się naturalnie do Janny Marii Stolarek, dyrektorki Fundacji imienia Henrysia Byla w Warszawie, a więc fundacji związanej z Zielonymi. No o pytanie po pierwsze, jak pani, czy jak Zieloni określiliby ostatecznie swój wynik, czy to sukces, czy jednak rozczarowanie po tych nadziejach, które były kilka miesięcy temu. No i też jak ocenia pani szansę na to, że Zieloni dogadają się, porozumieją się z liberałami, bo wydaje się, że to będzie trzon tej przyszłej koalicji. Tak w każdym razie też chcą to widzieć Zieloni i liberałowie i że to oni mieliby zdecydować, czy im bliżej do Hadecji, czy do SPD. No ale najpierw trzeba się dogadać z liberałami, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, tak. No tak, może zacznę od tyłu, że jak najbardziej to jest możliwe, dogadanie się z liberałami. Są pewne punkty, w których na pewno trzeba będzie trochę więcej dyskusji niż w innych, ale obie partie, i partia liberalna, i partia Zielonych, są partiami, które, tak jak pani wspomniała, które są partiami, na które głosują młodzi ludzie. Są partiami, które mają jakąś receptę na przyszłość, mają receptę na to, na wyzwania otaczającego nas świata. Także tutaj takie to czasami sprzeczne bardzo. Sprzeczne, ale jak zobaczymy na przykład temat cyfryzacji, to obie partie są tymi partiami, które pchają ją jednak do przodu, a widzieliśmy w Niemczech właśnie w okresie postpandemicznym, czy w pandemicznym nawet, jak w sumie niedorozwinięta w cudzysłowie jest cyfryzacja w Niemczech w porównaniu na przykład do takich krajów jak Polska. Także tutaj jest i młodzi ludzie, przede wszystkim młodzi ludzie to widzą i odczuwają to bardzo dotkliwie. Także to jest jeden z punktów stycznych między tymi dwoma partiami. Czy to koniec końców będzie ta koalicja, która na końcu będzie rządziła Niemcami, no to musimy odczekać, bo to jeszcze dopiero zaczynają się rozmowy koalicyjne. Niemcy są społeczeństwem i niemieccy politycy i polityczki są bardzo pragmatyczni. Także tutaj jest troszeczkę inaczej niż może w innych krajach, że siada się mimo różnic, siada się przy wspólnym stole i rozmawia się o tym, co będzie. Co będzie najlepsze dla kraju, co będzie najlepsze dla przyszłego rządu, jakie są wyzwania, jakie są punkty styczne. Później może widać, że są jakieś punkty, w których jest potrzebna mocna debata czy dyskusja, ale z reguły się o nich bardzo, na bardzo wysokim poziomie politycznym rozmawia. Wracając do pierwszego pytania, Partia Zielonych. Byłam w niedzielę na wieczorze wyborczych Partii Zielonych w Berlinie. I były okrzyki radości po tym, jak pokazał się wynik. Były okrzyki radości najpierw, potem przewodnicząca Zielonych, Annalena Baerbock, wystąpiła przed publiczność i powiedziała, no niestety, popełniliśmy błędy i wynik ten jest mniejszy niż oczekiwaliśmy, ale mimo wszystko jest lepszy niż 4 lata temu. Także partia ta jest trzecią dużą partią, jeżeli chodzi o wynik. Jest partią, która jest tym takim języczkiem na wadze, jeżeli chodzi o budowanie koalicji. Jest to też szansa dla tej partii, która po 40 latach, też trzeba powiedzieć, to nie jest taka młoda partia, bo czasami wydaje się, też czasami tak mówi się, że to jest młoda partia, która dopiero się odnajduje. Nie, to jest partia, która ma 40 lat i w ciągu tych 40 lat jakby wydoroślała. Ona nie zdradziła swoich ideałów, bo to jest z reguły następne pytanie, które się pojawia. Ale wydoroślała i jest gotowa też na kompromisy w wielu przypadkach. To jeszcze tak krótko dopytam, ale tak jak pani wspomniała, tak jest też, rozumiem, eksperci wskazują, że, czy pani eksperci wskazują, że siłą Zielonych jest to, że jest bardziej progresywna, bardziej otwarta, gotowa mierzyć się z tymi wielkimi wyzwaniami, przed którymi stoją Niemcy, w przeciwieństwie do tych partii centrowych z lewej i z prawej. I ta świeżość. Ale w takim razie, co jest przyczyną tej jednak małej porażki, tego obniżenia wyniku? Są różne teorie na ten temat. Jedna z tych teorii, która mi wydaje się najbardziej logiczna, jest, że z jednej strony czuć w społeczeństwie niemieckim tak zwany Wechselstimmung, czyli potrzebę zmiany. Z drugiej strony to społeczeństwo jest bardzo zmęczone, tak jak nie tylko to niemieckie społeczeństwo, po pandemii. I Zieloni są twarzą, są też tą partią, która chce radykalnych zmian.
I wydaje mi się, że tutaj społeczeństwo niemieckie jeszcze nie jest gotowe na tak radykalne zmiany w tym czasie takiego zmęczenia postpandemicznego. I to myślę, że zaważyło, że wybierzemy taką... Jak pandemia by się skończyła, to będą bardziej gotowi na... Tak, mniej więcej, jakby było może w innym czasie, nie byłoby też korony pomiędzy, to może by ten wynik rzeczywiście inaczej wyglądałby wyższy. Dlatego wybrano partię, która jest tak, zachowuje się z jednej strony status quo, ale z drugiej strony jest taka lekka zmiana. Jest możliwość zmiany, jeżeli będzie właśnie koalicja, a na to wygląda, z udziałem Zielonych, no to to jest zmiana. To sama w sobie już jest zmiana, jest świeża, nowa polityka. Bardzo dziękuję. To zwrócę się teraz do Sebastiana Płóciennika w zasadzie z tymi samymi pytaniami. Może szczególnie właśnie jak pan ocenia tę dynamikę w poparciu dla tych dwóch centrowych partii, czyli SPD, o którym Piotr Buras jednak uważa, na ile się pan zgadza, że to nie jest tak, że SPD znalazła sposób na przełamanie tego kryzysu lewicy, która ma ten jakiś taki kryzys tożsamościowy. Nie wiem, może to jest trochę przesadne określenie, a może jednak nie. Niektórzy mówią złośliwie, że wręcz cały czas źródłem zwycięstwa była właśnie ta centrowość, a nie lewicowość SPD. No i pytanie, czy problem CDU jest tylko problemem zmęczenia? Po prostu rządzili 16 lat, trochę się zużyli, wyborcy potrzebują odmiany. Czy jednak też ten problem będzie dużo głębszy i będziemy świadkami, jak na niemiecką politykę, dramatycznych rozliczeń? Przyjrzyjmy się w takim razie CDU. Dlaczego właściwie ta partia przegrała? Bo to pytanie jest kluczowe dla zrozumienia tej obecnej dynamiki na scenie politycznej. I możemy zacząć oczywiście od tego weksel Stimmung, prawda? Była potrzeba zmiany po 16 latach rządów Hadecji, Angeli Merkel. No i to miało swoje konsekwencje. Ci, którzy z kolei chcieli kontynuacji, otrzymali Olafa Scholza, który mówił przecież w tym rządzie, jestem ministrem finansów, oferuję wam kontynuację, oferuję wam nawet ten sam styl polityczny, co Angela Merkel, czyli te piramidki, prawda? Więc to też wpłynęło na trudną pozycję Hadecji. No i do tego jeszcze doszły już takie wewnętrzne problemy tej partii. Przypomnijmy, że walka o nominację kanclerską była zacięta i pokazała głębokie podziały w tym ugrupowaniu, które teraz na przykład zaczną grać coraz ważniejszą rolę. Osłabiła wizerunek Hadecji jako takiej drużyny, silnej partii, zjednoczonej, spójnej, prawda? No i ostatni punkt, no cóż, było sporo błędów w tej kampanii. Armin Laschet okazał się kandydatem, który popełnia na pewno więcej błędów niż Olaf Scholz, który po prostu włączał ten Scholzomat rzeczowo, dokładnie, precyzyjnie i to na pewno mu pomogło. Przy czym, szczerze mówiąc, trochę nie chce mi się wierzyć, żeby wyborcy CDU dali się uwieść tą piramidką, prawda, Olafa Scholza, więc te przyczyny muszą być gdzieś głębiej i trzeba może poszukać ich gdzieś w tym elektoracie CDU. I warto zauważyć, że sporo wyborców CDU w wieku 60+ odpłynęło właśnie do socjaldemokracji. I pytanie jest dlaczego? No w tym wieku nie dokonuje się jakichś rewolucyjnych zmian. Wydaje mi się, że jest coś takiego, że ten konserwatywny wyborca 55+, 60+, uznał, że Hadecy trochę zerwali z nim taką umowę społeczną. Bo taki wyborca był przyzwyczajony na przykład z punktu widzenia gospodarczego do kilku pewników. Po pierwsze, on sobie oszczędza przez całą karierę zawodową, odkłada te 200-300 euro miesięcznie i mały, lokalny bank gwarantuje mu te 3% odsetek. Inflacja jest niska, bo jest gwarantowana przez Bundesbank, później Europejski Bank Centralny, zbudowany na modelu Bundesbanku. No i że po zakończeniu kariery zawodowej stać go będzie na to, żeby sobie na przedmieściach kupić lub wynająć dom i żyć trochę spokojniej. I tych wszystkich elementów już dzisiaj właściwie nie ma. Odsetki są zerowe, inflacja wynosi 4%, a mieszkania tak zdrożały, że Berlin traci właściwie mieszkańców. Więc ten konserwatywny wyborca uznał, że z nim ta umowa została zerwana. Jego frustracja moim zdaniem zdecydowała o tym w dużej mierze, że Hadecy przegrali jednak te wybory.
Ale to w takim razie rozumiem, śledząc te przepływy, że część tych wyborców uznała, że ten kontrakt socjalny może uratować jeszcze bardziej społecznie wrażliwa tak SPD, a część uznała, że już teraz tylko frustracja i AfD. No to jest dobre pytanie, bo jednak AfD osłabła. Więc moim zdaniem właśnie Olaf Scholz, oferując tą kontynuację, a jednocześnie akcentując konieczność większego interwencjonizmu i solidaryzmu społecznego, wydawało się, że właściwie ten temat już trudno uznać za wiodący argument w kampaniach wyborczych. Okazało się, że socjaldemokraci, obstawiając to rok czy dwa lata temu, bo jako pierwsi mieli dość spójny i konkretny program, wygrali. To jest coś, co w tej chwili jednak bardzo interesuje Niemców. Choćby spójrzmy na Berlin, gdzie w referendum o wywłaszczeniu inwestorów na rynku mieszkaniowym w Polsce to ciągle 56% głosujących opowiedziało się właśnie za tak radykalnym rozwiązaniem, które do niedawna było kompletnie nie do pomyślenia. 56% to jest więcej niż jakakolwiek partia. To jeszcze dopytam w takim razie Sebastiana Płóciennika, a czy niemiecki rząd nie będzie słabszy a propos też mierzenia się z wyzwaniami, a propos, o tym będziemy więcej mówić jeszcze za chwilę, pozycji Niemiec w Unii Europejskiej, słabszy poprzez to, że już nie tylko dwie partie muszą się porozumieć, ale trzy, czyli jakby no, pytanie, czy mają doświadczenie Niemcy w takiej polityce, słabszy też również, bo no, Angela Merkel po 16 latach nauczyła się polityki. Co prawda no, tutaj mamy Scholza, no, czy nie będzie słabszy? Tego nie wiemy, bo politolodzy mówią o dwóch scenariuszach. Jeden scenariusz to jest wejście do tak zwanego holenderskiego piekła. Bo Holendrzy właśnie mają taki system, gdzie jest bardzo wiele partii i one próbują tworzyć koalicje i to się nie udaje. Albo ten system raju. Jest bardzo, bardzo niestabilny. Ale możliwe jest też to, że te trzy partie będą w stanie wynegocjować nowy konsensus, który będzie podstawą takiego nowego środka, neue Mitte w niemieckiej polityce. I ten konsensus będzie się utrzymywał przez kolejne dekady. Nie wiemy na razie, która z tych opcji jest bardziej prawdopodobna. To w takim razie teraz chciałabym właśnie zapytać, co się prawdopodobnie, albo co się może zmienić w niemieckiej polityce po tych wyborach. No nie wiemy jeszcze, kto będzie rządził. Na razie wydaje się, tak jak tutaj mówimy i mówi się od dwóch dni, najbardziej prawdopodobne, że będą w koalicji Zieloni i Liberałowie. Prawdopodobnie dziś, że socjaldemokraci niż chadecy, ale no to jest cały czas jeszcze na wodzie pisane. Więc co się może zmienić? I może zaczęłabym od chyba głównego, tak rozumiem, tematu kampanii wyborczej, czyli od klimatu, więc zwrócę się do Janny Marii-Stolarek z pytaniem. Po pierwsze, no, koalicjanci potencjalni z liberałowie, z FDP wyznaczyli czerwone linie i powiedzieli żadnych podwyżek podatków ani złagodzenia tak zwanego hamulca zadłużeniowego. Więc pytanie, jakie są czerwone linie zielonych? No i jak bardzo dużej zmiany, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną i związane z nią polityki, będą zieloni w ramach koalicji dążyć w Niemczech i w Unii Europejskiej? Na ile to będziemy mówić o dramatycznej zmianie, przewrocie, a na ile może większej intensyfikacji? Tak jak już mówiłam, Niemcy są narodem bardzo pragmatycznym i bardzo gotowym na kompromis. Pójścia na kompromis. Dlatego myślę, że tutaj nie będzie żadnych radykalnych zmian. Obojętnie jak kolorowa będzie, w które kolory pójdzie ta koalicja, przyszła koalicja rządząca. Jest naprawdę polityka niemiecka jest czasami bywa nudna nawet, bo tam się nie dzieje aż tak dużo, ona nie jest dramatyczna. Ale czy może być jeszcze tak dalej nudna? Nudna w cudzysłowie, ona będzie bardziej dynamiczna, ale ona będzie dość pragmatyczna nadal. Dlatego myślę, że rozmowy koalicyjne i owszem, będą czerwone linie i tą czerwoną linią będą rzeczy dotyczące klimatu. Liberałowie raczej będą starali się chronić przemysł, weźmy na przykład jako przykład przemysł samochodowy. Ale także są gotowi na to, żeby pójść w innowacje, tak jak i zieloni. Zieloni nie mówią, zamknijcie od razu wszystkie fabryki i zlikwidujcie wszystkie diesle, tylko zastanówmy się, jak zazielenić gospodarkę, jak zazielenić przemysł, jak zrobić, to ma być też sprawiedliwa transformacja. To nie ma być transformacja, w której z dnia na dzień dziesiątki tysięcy ludzi traci pracę tylko dlatego, że zamykamy na przykład duże fabryki. I tutaj myślę, że jest i liberałom, i zielonym po drodze,
sprawa innowacji, tak jak mówiłam, cyfryzacji, zmienienia tego przemysłu, tego już starego, zachowawczego przemysłu na coś nowego. To jest ta prostsza część. Ta trudniejsza jest taka, że liberałowie uważają, że transformację uda się zrobić za pomocą mechanizmów rynkowych wyłącznie, no a zieloni, rozumiem, widzą potrzebę interwencji państwowej i pewnych regulacji, jak mówię, liberałowie, żadnych podwyżek podatków. Tutaj myślę, że będzie rzeczywiście problem, że zieloni chcą społeczeństwo wziąć jakby ze sobą, chcą społecznej zmiany. Nie chcą, żeby ona była, żeby rynek, tak jak pani mówi, regulował tą zmianę, tylko żeby społeczeństwo było gotowe same z siebie zmian i żeby państwo w tym pomogło. I tu może być ten punkt, o który może toczyć się ostra debata między zielonymi i liberałami, bo liberałowie nie chcą, żeby państwo gdziekolwiek wchodziło w struktury rynkowe koniec końców. Ale myślę, że tak jak cały czas powiedziałam, wiem, że to brzmi trochę nudnawo, ale jestem zdania, że ten pragmatyzm zwycięży i zieloni nauczyli się przez 40 lat sztuki kompromisu. Doskonale to widać w Badeni-Wittenbergi, gdzie Winfried Kretschmar jest szefem Landu i on jest taki, czasami o nim mówiono, że jest nawet takie CDU light, że on jest, że jest bliższy, jest konserwatywny, jest konserwatywnym zielonym, jest progospodarczy. Także myślę, że w tym kierunku też się troszeczkę rozwijają zieloni, że się stali partią pragmatyczną koniec końców. Nie tracą swoich ideałów, ale partią pragmatyczną i patrzą, co jest możliwe i gdzie to jest możliwe. A czerwona linia? Jest jakaś tak jasno wyrażona, bo mam wrażenie, że liberałom udało się przekonać opinię publiczną, że to oni mają jakby silniejsze karty, że to oni będą narzucać i głoszą, że żadnych podatków. Ale nie mają silniejszych kart, bo jak popatrzeć jakby na wyniki wyboru, no to zieloni są nad liberałami i zieloni będą decydować koniec końców o tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd. Także to, że liberałowie jakby dominują teraz debatę publiczną, stawiając takie czerwone linie, to nie znaczy, że koniec końców będą tym wygranym w debacie, w pertraktacjach, jeżeli chodzi o koalicję. Także tutaj wydaje mi się, że po prostu zieloni, było też troszeczkę widać w kampanii wyborczej, zieloni byli tą partią, która jako pierwsza miała program wyborczy. Inne partie dopiero HDC bardzo późno, program wyborczy SPD jest taki sobie. Debata, która się toczyła się w sumie wokół programu Partii Zielonych. I Partia Zielonych czasami może jest troszeczkę za cicho w pewnych kwestiach. Czasami powinni rzeczywiście powiedzieć, to są nasze czerwone linie. Ale przez to, że nauczyli się pragmatyzmu, to nie chcą być za bardzo populistyczni. Powiem to bezpośrednio, populistyczni. A to, co robią liberałowie, jest po części populistyczne. Bardzo dziękuję. To pozwolę sobie się do Piotra Burasa zwrócić z takim może szerszym pytaniem, ale proszę wskazać to, co wydaje się panu najistotniejsze. To znaczy, jeżeli chodzi szczególnie, wydaje mi się, o rolę Niemiec, politykę Niemiec w ramach Unii Europejskiej, ale to dotyczy oczywiście też to pytanie wtedy polityki zagranicznej Niemiec. To znaczy, gdzie można się spodziewać jednak, że Niemcy będą zabiegać o to, by Unia Europejska podjęła bardziej daleko idące decyzje dotyczące zmiany? ECFR, czyli ośrodek analityczny, z którym pan jest związany, no wskazał, że najbardziej palące wyzwania to są oczywiście te geopolityczne, związane z osłabieniem sojuszu transatlantyckiego, związane też z tym, że do tej pory polityka Angeli Merkel nastawiona na handel i też taka niekonfrontacyjna prowadziła do dosyć takiego, niektórzy mówią, zbyt miękkiego stanowiska wobec Chin czy Rosji. Ta słynna autonomia strategiczna Unii Europejskiej, czy Niemcy będą gotowe wspierać te pomysły integracyjne w obronności na przykład? Gdzie można się spodziewać, że jednak coś się zmieni w tej polityce niemieckiej, a przez to w polityce unijnej? No i pytanie jeszcze o rozkład sił. Czy Niemcy będą tak silne w Unii Europejskiej, jak były za czasów Angeli Merkel? A jeżeli nie one, no to kto rośnie na nowego tutaj nie matkę, a już ojca Unii Europejskiej? Niemcy mają te takie rodzicielskie porównania. Ja przede wszystkim myślę, że to, co Niemcy czeka w najbliższych miesiącach, już w zasadzie, zwłaszcza latach,
to jest takie zderzenie tego, o czym mówiła Joanna Stolarek, znaczy takiego niemieckiego pragmatyzmu, polityki małych kroków, stabilności, takiej inkrementalnej zmiany z rzeczywistością. To znaczy ta polityka, której synonimem była Angela Merkel, a która też w jakimś sensie jest tą drugą, moim zdaniem bardziej negatywną stroną tego niemieckiego kompromisu, czy w sensie polityki wewnętrznej, zdolności właśnie do dogadywania się, ona doszła do ściany. To znaczy jest szereg obszarów, w których kontynuacja tej polityki w moim głębokim przekonaniu będzie szkodzić Niemcom i będzie szkodzić Europie. I to jest moim zdaniem kluczowe wyzwanie dla tego nowego rządu niemieckiego, który powstanie. I można to na kilku co najmniej przykładach pokazać. Znaczy jeden, to o czym już trochę była mowa, to jest polityka klimatyczna, gdzie Niemcy same sobie nałożyły pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego bardziej ambitny niż cała Unia Europejska cel redukcji emisji, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2045 roku. Cała Unia ma osiągnąć w 2050. Natomiast do tej pory zrobiły bardzo mało, żeby ten cel był w ogóle realistyczny. Więc potrzebna jest bardzo radykalna właśnie zmiana. Właśnie nie to, o czym mówiła Joanna, to znaczy nie o ten pragmatyzm polityka Merkel, tylko radykalna zmiana. I ta radykalna zmiana wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie będzie możliwa przede wszystkim, to na pewno Sebastian Płóciennik może tutaj dużo więcej o tym powiedzieć, bez zasadniczej redefinicji niemieckiego tradycyjnego podejścia do wydatków publicznych. To znaczy Niemcy mają ten swój hamulec długów w konstytucji, nie mogą wydawać więcej niż 3% PKB rocznie, znaczy zadłużać się więcej niż 3% PKB rocznie. Mają również taką politykę, no Merkel ją kontynuowała przez 7 lat, że jeszcze właściwie wykraczającą poza te konstytucyjne zobowiązania, czyli że w ogóle nie będzie żadnego zadłużenia na szczeblu federalnym, czyli tak zwane czarne zero. I to jest w sytuacji, kiedy Niemcy muszą dokonać wydatków rocznie, które są szacowane na 40 miliardów być może, na same cele transformacji klimatycznej, to w zasadzie to jest niemożliwe. To znaczy utrzymanie tej polityki jest w zasadzie niemożliwe. Znaczy, oczywiście tego dotyczy spór w Niemczech dzisiaj, więc ja reprezentuję w tym sporze być może moje zdanie. Młodsze pokolenie. Znaczy na pewno to jest, znaczy, to uczciwie mówię, że to co ja mówię to jest jedną ze stron sporu w Niemczech. Liberałowie na przykład twierdzą, że można to osiągnąć, czy CDU twierdzi, że można to osiągnąć właśnie wyłącznie za pomocą obniżania podatków, wyśrubowania w górę ceny za emisję dwutlenku węgla i sprawa się sama rozwiąże. To znaczy, że cele klimatyczne zostaną osiągnięte i żadne wielkie inwestycje publiczne nie są potrzebne. Wydaje mi się to kompletnie nierealistyczne. Ale żeby Niemcy mogły tę rzeczywistość uznać, znaczy którą ja przynajmniej uważam za rzeczywistość, no to musiałyby się gruntownie zmienić swoją politykę fiskalną. I to jest bardzo poważne wyzwanie dla całych Niemiec, mające, bo pytanie dotyczyło polityki europejskiej i zagranicznej, mające bardzo poważne konsekwencje dla Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych dzisiaj dyskusji w Unii Europejskiej jest ta dotycząca właśnie reguł fiskalnych, czyli zadłużania się, możliwości zadłużania się państw, gdzie też są na szczeblu Unii Europejskiej wyznaczone bardzo jasne granice, takie same jak na poziomie niemieckim. No to i gdzie Niemcy są teoretycznie, jeżeli będzie koalicja SPD, Zieloni, Liberałowie, to jest szansa na tą zmianę czy nie? No więc ja myślę, że jeżeli będzie ta koalicja, to jest znowu, jest szansa na pewną korektę. To znaczy jest, ja uważam, że jest szansa na pewną korektę. Na pewno to nie jest tak, że dojdzie do jakiejś znowu rewolucyjnej zmiany. Natomiast jest taka możliwość zarówno na poziomie Niemiec, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Znaczy, że ten rząd na pewno będzie bardziej sprzyjał różnym, także kreatywnym rozwiązaniom, żeby obejść na przykład ten hamulec długów,
żeby uruchomić większe inwestycje publiczne i umożliwić je również na szczeblu europejskim, po to, żeby umożliwić tę transformację energetyczną czy klimatyczną, która jest no, dzisiaj celem również całej Unii Europejskiej. To znaczy to jest, a dzisiaj przy obecnych poziomach zadłużenia, jakie mamy w krajach całej Unii Europejskiej, to nastawanie na to, że priorytetem ma być redukcja tego zadłużenia, oznaczałoby, że po prostu uniemożliwiamy w gruncie rzeczy inwestycje publiczne w przyszłość, to znaczy na inwestycje, teraz które potrzebne są. Szybkiego skoku. Czy to znaczy, że na lidera Unii, tego najsilniejszego, wyrasta Pedro Sanchez albo Mario Draghi? Ja myślę, że nie będzie jednego lidera. To znaczy myślę, że nie ma jednego lidera dzisiaj w Europie i go pewnie nie będzie przez pewien czas. Znaczy problemem jest to dzisiaj, że Niemcy, no mam nadzieję, że krócej niż dłużej, ale przez pewien czas no będą nieobecne w gruncie rzeczy w tej dyskusji, ponieważ Angela Merkel nie będzie mogła dzisiaj podejmować żadnych ważnych decyzji, no bo jest takim trochę lame duck, no tak, no nie, czyli no politykiem, który rządzi czy administruje, ale tak naprawdę nie kreuje polityki, ponieważ już jesteśmy w okresie powyborczym. No więc do czasu ukonstytuowania się nowego rządu, co wydaje się, że jednak nastąpi no pewnie jeszcze w tym roku, ale tak przynajmniej można na to liczyć. Niewiele Niemcy będą mogły tutaj do tej dyskusji wnieść, ale jeżeli byłby kanclerz Olaf Scholz, no to się kreuje trochę inna konstelacja polityczna w Europie. To znaczy mamy prezydenta Macrona we Francji, który oczywiście sam ma za chwilę wybory, więc też będzie w trochę trudnej sytuacji, ale jest, mamy Pedro Sancheza w Madrycie, mamy Mario Draghiego we Włoszech, będziemy mieć no być może Olafa Scholza w Niemczech, więc to jest jakaś redefinicja tej, znaczy to jest jakaś nowa dynamika polityczna, która raczej wskazuje na to, że na pewne odejście jednak od pewnych dogmatów, które dominowały przez ostatnie kilka lat. Co z punktu widzenia, ja mówię przede wszystkim polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, wydaje mi się, byłoby na czasie i byłoby pożądane. To wrócimy jeszcze do tych wątków kilku zaznaczonych, a może państwo będziecie chcieli do któreś nawiązać, ale jeszcze zwrócę się do Sebastiana Płócienika w zasadzie z kontynuacją. Te sprawy gospodarcze z oczywistych powodów wyrastają na obok klimatu główny temat, ale no właśnie, czy zmieni się niemiecki model gospodarczy? Jaka jest szansa na to? No i czy to wszystkie wyzwania, które stoją przed niemiecką gospodarką, tu już wymieniliśmy? Okej, więc zaczniemy może od tego, że jeżeli patrzymy, analizujemy programy wyborcze tych trzech partii, no to mamy wyraźne akcenty. SPD to jest solidarność społeczna. To jest ten cel, któremu większość pomysłów jest podporządkowana. Zieloni, sprawa oczywista, klimat. Z kolei FDP, no to jest kondycja biznesu. Musimy wzmocnić przedsiębiorstwa, gospodarka musi być dynamiczna, innowacyjna i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że dojdzie do fuzji tych, koniecznej fuzji tych trzech podejść, ponieważ no, ten rząd stanie wobec czterech bardzo trudnych wyzwań, które trzeba tutaj wskazać. I być może uzupełnię tą listę, która już się gdzieś pojawiła. Pierwsze to jest demografia. Już za 2-3 lata zacznie spadać liczba osób w wieku produkcyjnym. I to bardzo szybko. Dotąd ta sytuacja demograficzna była stosunkowo stabilna. W 2035 roku będzie już o 9 milionów osób w wieku produkcyjnym mniej. No i pytanie, co zrobić? Rozumiem, że Olaf Scholz nie jest zbyt na migrację otwarty. Można się otworzyć na imigrację, ale być może to nie wystarczy. Być może 400 tysięcy imigrantów tak. zarobkowych rocznie, żeby wyrównać ten spadek demograficzny przez ostatnie kilka lat. Przy czym problem demograficzny jest wszędzie właściwie. Pojawia się w wielu krajach, także tych, które są uznawane za potencjalne źródło imigracji do Niemiec. No i na przykład system socjalny. Być może trzeba będzie zreformować Hartz IV, zachęcić ludzi, by więcej pracowali. Tak zwane uelastycznienie albo zliberalizowanie właśnie, ma nastąpić. Będzie bardzo trudna decyzja. To znaczy regulacje, które są na przykład teraz, niekoniecznie zachęcają beneficjentów Hartz IV do tego, żeby dorabiali. Ale z drugiej strony Niemcy mają silne poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. No właśnie, więc tutaj liberalna gospodarka temu tu trzeba tak będzie znaleźć jakieś rozwiązanie. Druga sprawa to cyfryzacja.
I tutaj no, oczywiście... Joanna Maria Stolarek, że jest szansa na dosyć prosty konsensus. Jest szansa na prosty konsensus, tylko trzeba również mieć świadomość, że duży biznes niemiecki, większe firmy są w zasadzie już ucyfrowione. Tam nie ma aż takiego wyzwania. Problemem jest państwo, są usługi społeczne i też mniejszy biznes. Dostęp do infrastruktury przesyłowej na prowincji. Klimat jest również ogromnym problemem i trochę spojrzę na to z innej perspektywy. Niemcy mogą sobie wprowadzać cenę emisji CO2, jaką chcą. Nawet w tej chwili przemysł samochodowy mówi już o 60 paru euro. Okej, tylko że jeżeli niemiecka gospodarka ma zostać gospodarką konkurencyjną kosztowo, to musi zachęcić pozostałe państwa, nie tylko Europę, ale tak naprawdę gospodarki globalnej do podobnych kroków. I to zmusza też tą koalicję do tego, by poświęcić bardzo dużo energii na reformę czy dbanie o multilateralizm, który od czasów Trumpa ma się bardzo źle, przynajmniej od czasów Trumpa. Niemcy obawiają się, to jest jeden punkt, że no, ich model eksportowy, bo przecież napędem wzrostu gospodarki niemieckiej przez dekady był eksport, osiąganie gigantycznych nadwyżek eksportowych. Cały ten przemysł jest zorientowany na sprzedaż swoich dóbr na świecie. No i cóż, ta szorstka globalizacja, możliwość prowadzenia restrykcji wszędzie, bo to podejście się moim zdaniem popularyzuje, oznacza, że być może powinni zmienić model gospodarczy. To znaczy mniej tych nadwyżek, a więcej popytu wewnętrznego. A jeżeli multilateralizm, to raczej po to, żeby właśnie dyskutować z innymi o tym, by czy tworzyć takie kluby właściwie państw, które godzą się na dużo ostrzejsze podejście do klimatu. I z tych wyzwań rzeczywiście wyłania mi się jednak, jeżeli będą reakcje, inny model gospodarczy. Będą spory i tutaj podam tylko jeden, żeby może nie rozwijać aż tak bardzo tego tematu. Podatki. SPD twierdzi, że trzeba podatki podwyższyć. Liberałowie, że trzeba je obniżyć. Jak właśnie, czerwona linia, tylko że cytując Macrona, on nie ma czerwonych linii, on ma tylko horyzonty. Więc tu jest możliwy kompromis. Aha. Jest. Aha. I on się nazywa ulgi podatkowe dla biznesu na inwestycje, zielone inwestycje. I proszę zobaczyć, że liberałowie dostają coś, co można sprzedać jako obniżkę podatków, a zieloni i socjaldemokraci otrzymują coś, co można spokojnie nazwać zwiększeniem wydatków na inwestycje, na zielone inwestycje. No. I tego typu kompromisy będą zawierane i tu się zgodzę z Piotrem Burasem, że chyba ta koalicja może powstać szybciej niż nam się wydaje. No, tu jeszcze co najmniej kilka jest wątków, byłyby kontynuacją nawet tego, o czym teraz rozmawialiśmy, czyli jak to się przekłada właśnie na te rozgrywki międzynarodowe, transatlantyckie, stosunek, relacje z Chinami, właśnie też również ta pewna zależność gospodarcza w związku z Chinami. Mam nadzieję, że też będę miała jeszcze okazję zapytać Piotra Burasa i Joannę Marię Stolarek o potencjalne relacje z Polską i kwestie praworządności, bo jednak wielu wskazuje na to, że no, z perspektywy polskiego rządu będzie trudniej, że Angela Merkel była dużo bardziej wyrozumiała. To tylko sugeruję, bo tych wątków jest dużo, ale pewnie, znaczy nie wiem, myślę, że może państwo już macie jakieś opinie, które chcielibyście tu dorzucić, albo jakieś pytania, to ja mam taką propozycję, że jeżeli one się pojawią, to żebyście państwo wskazali i bardzo z przyjemnością je uwzględnimy, ale żebyście państwo mogli to zrobić w każdej chwili, a nie wywierać może na was, żeby presji nie wywierała, że to musi być teraz, to dopytam właśnie może Sebastiana Płóciennika o te Chiny, bo co ta cała analiza właśnie w zasadzie do czego ona prowadzi? To znaczy, jaką rolę będą chciały odegrać Niemcy w tym dylemacie, wielkim wyzwaniu autonomii Unii Europejskiej, o jej siłach obronnych, o jej relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i czy opowiedzą się właśnie, czy opowie się Unia Europejska, czy Niemcy będą chciały, żeby Unia Europejska się opowiedziała po stronie Stanów Zjednoczonych w sporze tej rywalizacji z Chinami? Okay. Więc na to pytanie nie mam w tej chwili jeszcze dobrej odpowiedzi, ponieważ no, stanowiska tych partii także są inne. SPD jest jednak partią, która cały czas uwzględnia no, ten interes biznesu w świecie.
będzie bardzo ostrożnie analizować ryzyka nałożenia restrykcji ewentualnych na niemiecki biznes. I tutaj oczywiście może się dogadać z liberałami, którzy są dużo bardziej krytyczni wobec Chin czy Rosji, no ale jednak ich wyborcza klientela to jest biznes, prawda? Zieloni są tutaj zdecydowanie bardziej krytyczni i byliby gotowi na dużo bardziej radykalne działania, czy też nawet na zbudowanie pewnego sojuszu demokracji, także o podstawie gospodarczej, żeby jednak to wszystko miało podstawę aksjologiczną, prawda? Przy czym trzeba też jeszcze dodać jeden element, który będzie coraz bardziej istotny w tych wszystkich dyskusjach. I mówię tutaj o integracji europejskiej i jej uzasadnieniu. Bo myśmy się właściwie tutaj przyzwyczaili, że i to też jest konsekwencja takiego przyzwyczajenia do Angeli Merkel, Helmuta Kohla, do tej generacji polityków trochę jednak powojennych, którzy uznawali integrację za coś, co jest efektem doświadczenia wojny i podziału Europy. Czyli taki bardzo mocno polityczny motyw i jeszcze historyczny. Ja mam wrażenie, że w tej chwili ta podstawa aksjologiczna się przesuwa. Coraz mniej mówi się o historii, a coraz bardziej o ochronie interesów globalnych Europy za granicą, tak, w relacjach z Chinami. I w tej chwili, wydaje mi się, w tych wszystkich trzech partiach wchodzi do rządu, dochodzi do władzy pokolenie, które właśnie w ten sposób myśli. Więc sądzę, nie że... Nie aksjologicznie. To znaczy tak, to kwestia jednak ochrony interesów Europy na zewnątrz. Można to oczywiście łączyć z aksjologią, ale to doświadczenie historyczne odgrywa mniejszą rolę. Podsumowując, jeżeli uda się rozwiązać te podstawowe dylematy w rządzie, takie techniczne wręcz, czyli podatki, to kolejnym etapem będzie jednak wzmacnianie autonomii strategicznej Unii Europejskiej. I tutaj można nawet oczekiwać pewnego sojuszu z Macronem, który zresztą na to bardzo liczy, i jeszcze z jedną osobą, z Mario Draghim. Ponieważ Włosi być może po dwóch dekadach bardzo trudnych gospodarczo, bardzo słabych gospodarczo, być może wracają do europejskiej gry jako państwo rosnące i zbierające owoce, rosnące gospodarcze i zbierające owoce reform, bardzo trudnych reform, które przeprowadzano w ubiegłych latach. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ja chciałam zapytać o kwestię dotyczącą preferowanego scenariusza rozwoju europejskiej polityki migracyjnej, dlatego że jest to pewnego rodzaju zaniedbanie z czasów prezydencji niemieckiej. Wiele wskazuje na to, że to rozstrzygnięcie w kwestiach migracji staje się coraz bardziej palące, choć tutaj musimy oczywiście poczekać również na rozstrzygnięcie wyborów prawdopodobnie francuskich. Tak czy inaczej, w końcu po wielu latach takiego zastoju i dyskusji o tym, czy relokacja, czy polityka powrotów, w którym kierunku tak naprawdę ta polityka będzie zmierzać, mamy leżący na stole projekt Komisji Europejskiej z zeszłego roku, który właśnie ma na celu takie sprzężenie polityki relokacyjnej i z polityką powrotów. Jednak wiemy, że to będzie trudny kompromis ze względu na tak naprawdę spadającą efektywność polityki powrotowej Unii Europejskiej. Jaki widzicie państwo preferowany przez SPD i koalicjantów, jeśli o takiej koalicji będziemy, z taką koalicją będziemy mieć oczywiście do czynienia, jaki widzicie scenariusz rozwiązania czy wyjścia z tego impasu, w którym znalazła się Unia Europejska, biorąc pod uwagę również wyzwania demograficzne Europy i Niemiec, o których też już była tutaj mowa. Dziękuję. Kto z państwa się podejmie? Piotr Buras.
To jest bardzo oczywiście ciekawy i ważny temat dzisiaj w debacie europejskiej. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że z tych planów, które przedłożyła Komisja Europejska i w ogóle z planów opracowania jakiegoś wspólnego unijnego podejścia do problemu, zwłaszcza nieregularnej migracji, bo w gruncie rzeczy my mówimy o polityce migracyjnej, ale tym problemem, z którym się Unia Europejska zmagała przez ostatnie lata, od czasu zwłaszcza kryzysu w 2015 roku, to był problem nieregularnej migracji, czyli tego napływu migrantów, uchodźców w sposób niekontrolowany. Więc ja mam przekonanie, że z tego nic nie wyjdzie. To znaczy, że po prostu ten pakt do spraw migracji, który został zaproponowany przez Komisję, on ma wiele bardzo różnych pomysłów, ale nawet wartościowych, ale nie ma nawet cienia konsensusu politycznego w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia tej propozycji. I według mnie następny rząd niemiecki nic w tej sprawie nie zmieni. To znaczy rząd z SPD, czy on będzie z SPD, czy z CDU, będzie też próbował pewnie doprowadzić do jakiejś regulacji unijnej, ale nic mu z tego nie wyjdzie. Więc ja myślę, że to, co jest przyszłością takiej polityki, nie tyle unijnej, bo jej właśnie nie ma i nie będzie. Dzisiaj przypomnijmy, bo są pewne zasady europejskiej polityki migracyjnej, czy w sprawie uchodźców, są konwencje, które po prostu nie są przestrzegane. Znaczy dzisiaj mamy na nie tylko na polskiej granicy. Ale też za przyzwoleniem niemieckiego rządu, w tym oczywiście, sensie, że nie protestował. Ale żaden rząd nie protestował tak naprawdę. Tak, po prostu żaden rząd w Europie nie protestował przeciwko temu odsuwaniu łodzi na Morzu Śródziemnym. Nikt nie protestował. Ursula von der Leyen jechała na granicę grecko-turecką i mówiła, że Grecja jest ostatnim bastionem Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy żołnierze greccy stali na granicy i pilnowali, żeby kilkuset migrantów nie dostało się przez granicę turecką. Mamy sytuację na naszej granicy, jaką mamy. Więc mamy generalnie stan całkowitego bezprawia na granicach unijnych, który się w moim odczuciu nie zmieni, chyba że, i to jest moim zdaniem jedyne realne rozwiązanie, o którym możemy mówić, że będzie jakaś grupa krajów, które są dotknięte tym problemem i w bardzo interesujący sposób Polska właśnie jest jednym z takich krajów. Tylko nie widzę, mówiąc szczerze, naszego rządu, zwłaszcza po wczorajszej konferencji prasowej ministra Kamińskiego, jako jednego z krajów, które będzie się przyczyniało do jakiejś próby rozwiązania problemu, bo raczej rządy populistyczne w Europie nie są w ogóle zainteresowane rozwiązaniem tego problemu. Znaczy są zainteresowane istnieniem tego problemu, ponieważ liczą na to, że będą dostawać więcej głosów dzięki swojej retoryce w nich. Więc ja myślę, że to, co jest jakimś potencjalnym rozwiązaniem, to jest tak jak było w przypadku porozumienia z Turcją. To znaczy jest grupa krajów, na przykład Niemcy, Holandia, Szwecja, kraje, które są po pierwsze gotowe płacić, po drugie same mają problem. I to znaczy, że ci migranci chcą się znaleźć na terytorium tych krajów i po trzecie są gotowe przyjmować jakąś liczbę migrantów w sposób uregulowany. To znaczy jako pewna oferta dla krajów takich jak Turcja czy Irak. Czy rozwijać tak zwane kanały legalne. Legalne kanały migracji, gdzie przystępujemy po prostu do negocjacji z krajem, który sam ma gigantyczny problem z ogromną liczbą uchodźców, tak jak Turcja, który zajmuje się tymi uchodźcami, gwarantuje im jakieś minimum, jakieś minimalne standardy. W porządku dodam, że jest oskarżona organizacja międzynarodowa o dosyć poważne łamanie. Oczywiście, tylko że musimy widzieć proporcje. To znaczy, ktoś ma 4 miliony, my uważaliśmy w Europie, że katastrofą jest dla nas milion uchodźców w ciągu jednego roku, czy w ciągu dwóch lat, natomiast Turcja ma 4 miliony. Więc ja myślę, że tu jest, to jest pewien sposób rozwiązywania tego problemu, to znaczy, że wchodzimy w negocjacje z krajami, z których ci migranci do nas przyjeżdżają, czy to kraje pochodzenia, czy kraje tranzytowe, i zastanawiamy się wspólnie, jak rozwiązywać ten problem. I to, wydaje mi się, to jest jedyna realna droga, a nie te propozycje, które przedstawiła Komisja Europejska.
nie wiem, czy coś tutaj zieloni, którzy występują w tej roli bardziej pryncypialnych i właśnie... Pryncypialnych. Ja mam nadzieję też, że w rozmowach koalicyjnych temat migracji się pojawi. Analitycy obserwujący zielonych w Niemczech mówią, że będzie to jeden z punktów, w których niemiecki pragmatyzm, potrzeba zmiany i potrzeba dopasowania rzeczywiście ideałów do realnej polityki będzie tym aspektem, który najbardziej może zaszkodzić zielonym jako partii. Także tutaj będzie też ciekawe do obserwacji, jak, w jaki sposób zieloni się odniosą do tematu migracji, bo na dzień dzisiejszy jest tak, że Partia Zielonych jest partią promigracyjną, prouchodźczą. Organizowane są różne akcje humanitarne, jak na przykład, jeżeli chodzi o Afganistan, to Erik Marquardt, poseł Parlamentu Europejskiego, organizował prywatnie tak zwany most powietrzny, żeby współpracowników niemieckich organizacji ściągnąć do Niemiec. Tutaj są, jest dużo działań też na granicy tureckiej, ale są to takie pojedyncze działania i myślę, że ja mam nadzieję osobiście naprawdę bardzo dużą, że tutaj uda się ten aspekt migracyjny dość dobrze w rozmowach koalicyjnych przepchnąć. Powiem tak bardzo kolokwialnie, przepchnąć i postawić na porządne podstawy, bo tutaj też, jeżeli chodzi o pakt migracyjny Unii Europejskiej, no to Zieloni odnieśli się bardzo krytycznie, no bo to jest pakt, który jest, no trudno się do niego też nie odnieść krytycznie. No już Piotr Buras powiedział. Joanna Maria Stolarek i zapytam profesora Płóciennika. Ja chciałbym może uwzględnić trochę inny. Ciekawe, jak liberałowie w ogóle się do tego odnoszą. No właśnie, może nieco inny aspekt migracji, bo chyba o tej migracji nieregularnej zostało powiedziane już niemal wszystko. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo istotny obszar, czyli imigracja zarobkowa. I tutaj stanowisko niemieckich partii jest bardzo ciekawe, zwłaszcza SPD, która przecież dotąd współrządziła. I też no, za tego rządu, jeszcze obecnie urzędującego, powstała ustawa o zachęceniu imigrantów z krajów trzecich do podjęcia pracy w Niemczech. Ona została uchwalona w 2019 roku i weszła w życie w marcu 2020 roku. I cóż, no jest to ustawa, która szerzej otwiera niemiecki rynek pracy, tylko że jak dotąd bardzo trudno ocenić jej skutki, ponieważ zderzyła się z pandemią. Kompletnie nie mamy żadnych danych, jaki był jej efekt. Więc z jednej strony jest wyczekiwanie, a z drugiej strony coraz więcej argumentów, także po stronie liberałów, którzy mówią, okej, z jednej strony otwierajmy, ale uwaga, przyjrzyjmy się bardziej zmianie technologicznej, bo jeżeli uwzględniamy to, że pojawia się robotyzacja, pojawia się sztuczna inteligencja, pojawiają się nowe technologie, które powodują, że potrzeba tak naprawdę mniej pracowników, to czy rzeczywiście takie obstawianie imigracji ma długofalowo sens? To jest moim zdaniem w tej chwili no, taka dość marginalna dyskusja, ale jej znaczenie będzie coraz bardziej rosło. I oczywiście będzie to też spór w koalicji, które podejście powinno być rozwijane. Jeżeli mogę dosłownie jedno słowo do tej ustawy dotyczącej imigracji zarobkowej, ponieważ ona rzeczywiście była jakimś swego rodzaju przełomem, to znaczy Niemcy no, postanowiły wreszcie w systematyczny sposób zająć się kwestią przyciągania zwłaszcza wysoko wykwalifikowanej siły roboczej do Niemiec. Ale jak się rozmawia z osobami w Niemczech, które zajmują się właśnie tą problematyką, to oni zwracają uwagę na jeden ciekawy fakt. To znaczy, że cała energia niemieckiego rządu poszła w gruncie rzeczy na to, żeby dobrze zdefiniować kryteria, kto ma przyjechać, dlaczego, na jakich warunkach, skalibrować, że tak powiem, to otwarcie na tych imigrantów zarobkowych, wysoko wyaplikowanych, ale nie doceniono jednego faktu, że nikt nie jest tak przesadnie zainteresowany przyjechaniem do Niemiec. To znaczy, że nie ma, że zainteresowanie tym, że to wcale nie jest oczywiste, że Niemcy są krajem,
które przy swojej obecnej strukturze i gospodarczej, i systemie społecznym, i wielu innych aspektach, że są w stanie tych wysoko wykwalifikowanych imigrantów przyciągnąć. To znaczy, to jest też kwestia tej oferty. Wydaje mi się, to jest bardzo interesujące doświadczenie, bo pandemia oczywiście odgrywała dużą rolę. To Sebastian Pucienik ma rację, że to na razie trudno mówić, czy coś udało, czy nie, ale że wniosek po prostu tego doświadczenia niemieckiego, wydaje mi się też nawet dla Polski, jest taki, że nie wystarczy się otworzyć, tylko trzeba jeszcze stworzyć warunki, które przyciągną tych potencjalnych pracowników i pokażą, że ten kraj jest dla nich atrakcyjny. Mam pytanie od Mikołaja Pietrzaka, jak się domyślam, Mikołaja Pietrzaka, adwokata, zadane przez Facebooka Radia Tok FM. Może pozwolę sobie najpierw zwrócić się na przykład do Joanny Marii Stolarek. Jak wynik wyborów może wpłynąć na postawę Niemiec w ramach Unii Europejskiej wobec, cytuję pytanie, naruszeń rządów prawa i niezależności sądownictwa w Polsce? Niełatwe pytanie. Tak jak pani redaktor wspomniała przedtem, rządy Angeli Merkel były, czy Angela Merkel sama jako kanclerka miała bardzo dużo cierpliwości, jeżeli chodzi o Polskę. Cierpliwości, którą jej też zarzucano, bo ta cierpliwość była też często mylona z obojętnością wobec tego, co się dzieje w Polsce. Brakowało jakby wyraźnych sygnałów rządu niemieckiego, jeżeli chodzi o tak zwaną reformę sądownictwa, jeżeli chodzi o i czy to się zmieni? Nieakceptowanie zarządzeń Unii Europejskiej. Tak. Nie, przepraszam, bo tutaj proszę kontynuować. Przepraszam za rozproszenie. I tutaj brakowało takiej naprawdę ostrej, wyraźnej reakcji rządu niemieckiego. Z drugiej strony można powiedzieć, dlaczego rząd niemiecki powinien wtrącać się w tak zwane wewnętrzne sprawy polskie. Powinien się wtrącać wtedy jako kraj unijny, dotyczący drugiego kraju unijnego. Ja rozumiem, że to pytanie jest o tym, tak, czy poprzez Unię Europejską. Jeżeli chodzi o łamanie podstaw demokracji kraju związkowego Unii Europejskiej, a te podstawy demokracji są łamane. I w tym momencie powinien być właśnie podniesiony głos ze strony Niemiec. Podejrzewam, że nowa koalicja rządząca będzie dużo ostrzejsza, będzie dużo bardziej wyraźniejsza, jeżeli chodzi o temat praworządności, o prawa mniejszości seksualnych, prawa kobiet i tak dalej. Kwestie naruszania naprawdę tych podwalin demokratycznych kraju, podkreślę jeszcze raz, który jest członkiem Unii Europejskiej. I tutaj obojętnie, czy to byli Zieloni, czy też socjaldemokraci, liberałowie troszeczkę mniej, już w poprzednich latach wyraźnie się ustosunkowali do tych właśnie zmian w Polsce. I podejrzewam, odpowiadając na to pytanie, że tutaj zaostrzy się ten ton i będzie to też problem, który zmieni dynamikę stosunków polsko-niemieckich i zmieni wyraźnie. Nie będzie jakichś super radykalnych zmian, tak jak już wrócę do tego pragmatyzmu, który niestety jest, bo czasami trzeba powiedzieć, że on jest niestety, bo ten pragmatyzm, czy taka cierpliwość, to mówię, czasami jest takie przyglądanie się, jak kopie się leżącego. Mówiąc kolokwialnie. Także tu myślę, że to się nie będzie radykalnych zmian, ale zmienią się stosunki polsko-niemieckie, jeżeli o to chodzi. Piotr, raz coś pan dorzuci? Ja myślę, że Niemcy staną przed... ja się zgadzam z tym, co mówiła Joanna Stolarek. To znaczy, mi się wydaje, że nie będzie powrotu do linii Merkel i von der Leyen, to znaczy takiej linii, która była nie tyle cierpliwą, za wszelką cenę. Jedność Unii za wszelką cenę i w gruncie rzeczy próba zamiecenia, powiedzmy sobie otwarcie, tematu pod dywan. Tego nie będzie z dwóch powodów. Znaczy, jeden jest taki, że te partie rzeczywiście już od pewnego czasu wypowiadały się dużo ostrzej niż CDU w sprawach dotyczących praworządności w Unii Europejskiej. Drugi powód jest taki, że sprawy zabrnęły w ostatnich tygodniach dosłownie, poczynając od wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i faktu, że polski rząd... Nawarstwiło się sporów już, że tak powiem. Tak, ignoruje wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak daleko, że już sama Komisja Europejska zaczęła w tych sprawach działać, więc dużo bardziej aktywnie niż do tej pory, więc w jakimś sensie teraz ten nowy rząd by już szedł trochę na fali tego wzmożenia, jeśli chodzi o sprawę praworządności w Unii Europejskiej, ale będzie bardzo ciekawy test w bardzo krótkim czasie. Komisja Europejska zapowiedziała,
że będzie chciała uruchomić już teraz mechanizm ochrony budżetu, ten, który wiąże wypłaty z budżetu Unii Europejskiej z kwestiami przestrzegania praworządności, zanim jeszcze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w tej sprawie, a takie było wstępne uzgodnienie właśnie na szczeblu szefów państw i rządów z udziałem Angeli Merkel i w gruncie rzeczy pod dużym jej naciskiem, żeby jak najbardziej odłożyć możliwość, którą przewiduje ten mechanizm, żeby Unia Europejska mogła wstrzymać wypłaty z budżetu unijnego dla państwa, które narusza zasady praworządności. I teraz komisja mówi o tym, że będzie chciała uruchomić ten mechanizm wcześniej. Pytanie, jakie bardzo ważne pytanie dla przyszłego rządu niemieckiego jest takie, jakie zamierza w tej sprawie podjąć, jakie zająć stanowisko, ponieważ być może za kilka miesięcy stanie wniosek Komisji Europejskiej właśnie w Radzie Unii Europejskiej, czyli tym gremium, którym są reprezentowane państwa członkowskie i będzie pytanie, czy Polska ma być ukarana za nieprzestrzeganie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy w każdym razie za działania, które w swojej konsekwencji stanowią ryzyko dla finansów Unii Europejskiej. No i pytanie, jak zachowa się w tej sprawie rząd niemiecki. Myślę, że tylko dodam, że duże znaczenie ma, czy CDU, czy SPD. To znaczy między tymi partiami jest jednak jakaś różnica. Ja myślę, że tak. To znaczy to jest różnica między CDU i SPD, ale oczywiście FDP i Zieloni są w tej sprawie jeszcze bardziej pryncypialni niż obie duże partie. Więc one, te dwie mniejsze partie, które będą miały pewnie ponadproporcjonalny wpływ na kształt rządu i na jego politykę, będą miały jeszcze większe znaczenie, więc ja bym też uważał, że to, jeżeli te partie pozostaną przy swoich stanowiskach, to w ciągu kilku miesięcy stanie się dosyć poważną kością niezgody kolejną między Berlinem a Warszawą. Dziękuję bardzo. Tutaj zapraszam. Lidia Gibadło, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ja chciałabym zapytać o relacje transatlantyckie. A konkretnie o to, czy dla nowego rządu taką nowym starym punktem spornym w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi nie stanie się na przykład kwestia postulatu wyjścia z nuclear sharing, czy większa gotowość do podążania w stronę projektów zmierzających do unijnej autonomii strategicznej. No i stary, nowy problem także relacji handlowych i tej nadwyżki. Czy nowy rząd będzie miał jakieś pomysły, jak uporać się z tym problemem? I dwa pytania odnośnie wewnętrznej sceny politycznej. Może wprost, czy Laschet przetrwa? I drugie pytanie. Czy państwa zdaniem AfD wymyśli siebie na nowo po tych wyborach? Bo co prawda partia wychodzi z tych wyborów ze stratami, ale jednak prawie 11% poparcie to jednak jest pewna solidna baza elektoratu, zwłaszcza na wschodzie. Wiem, że tutaj państwo mają jeszcze kolejne pytania, ale w związku z tym, że pani Lidia Gibało zadała aż 3 pytania, to proponuję się zmierzmy z nimi, żeby to nie zniknęło i od razu szybko przejdziemy do tych, więc te 3 wątki, nie wiem, to ja idźmy od Petra Burassa. Ja chętnie zacznę od tego pytania niezwykle ważnego i bardzo się cieszę, że ono tutaj padło, dotyczącego udziału Niemiec w tym programie współdzielenia nuklearnego. Czyli krótko mówiąc, to jest program wspólnego zarządzania przez państwa NATO potencjałem nuklearnym sojuszu, w którym Niemcy odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ jako jeden z kilku krajów dysponują samolotami, które zdolne są przenosić broń atomową. I problem, jeśli chodzi o tę kwestię, jest taki, że żywotność tych samolotów się kończy w ciągu kilku lat. Niemcy muszą zamówić następne samoloty, następne generacje samolotów, które będą zdolne tę broń przenosić. I właściwie poprzedni rząd zdecydował, że to zrobi, ale nic się w tej sprawie nie wydarzyło. To znaczy nadal nie ma zamówienia, nadal nie ma ostatecznej decyzji, nie ma kontraktu podpisanego.
I co więcej, partie, które w tej chwili będą najprawdopodobniej reprezentowane w rządzie, czyli i zarówno SPD, jak i Zieloni, mają w tej sprawie stanowisko sceptyczne lub wręcz negatywne. To znaczy nie chcą, uważają, że Niemcy albo nie powinny w ogóle uczestniczyć w tym programie, albo w ogóle nie powinno być żadnych broni atomowej, tak jak mówią Zieloni, więc są przeciwni dalszemu współdziałaniu Niemiec w tym programie. I oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Na przykład Zieloni twierdzą, że chcą zmierzać do takiej rzeczywistości, w której tej broni nuklearnej nie ma i Niemcy nie muszą uczestniczyć w tym programie współdzielenia nuklearnego w NATO. Ale ta decyzja musi zostać dokonana jednak przy uwzględnieniu stanowiska rzeczywistości, zwłaszcza stanowiska sąsiadów, tak jak Polski i innych krajów. Więc realiści tak zwani w Partii Zielonych wskazują, że po prostu to jest niemożliwe, żeby Niemcy się z tego wycofały, ponieważ te warunki przewidziane w programie Zielonych nie są spełnione. To znaczy Polska na przykład jednak bardzo chciałaby, żeby Niemcy uczestniczyły dalej w tym programie, ponieważ to jest ważne dla spójności NATO. Ale oczywiście to będzie jeden z bardzo... A jak pan myśli, czym to się skończy? Nie, ja myślę, że Niemcy nie wycofają się z tego. Przede wszystkim, że nie podejmą formalnie decyzji o wycofaniu się. To ryzyko, które istnieje, jest takie, że po prostu te samoloty jakoś nie zostaną zakupione i w pewnym momencie Niemcy mimowolnie wypadną z tego programu, co będzie również bardzo złym sygnałem. No właśnie, co to jest za stawka? Jakie jest zagrożenie? Co to oznacza dla NATO? Ja myślę, że stawka jest dwojaka. Z jednej strony ma charakter militarny, drugi i moim zdaniem ważniejszy polityczny. No, to jest bardzo ważne, żeby kraje europejskie miały możliwość przenoszenia broni nuklearnej, która jest kotwicą bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc od strony wojskowej jest bardzo ważne, żeby taki kraj jak Niemcy uczestniczył w tym programie. Ale nie mniej ważne, tak jak mówię, być może nawet ważniejszy jest sygnał polityczny. Jeżeli Niemcy dzisiaj w obecnych warunkach, kiedy mamy agresywną Rosję, kiedy mamy coraz mniej bezpieczny świat, mówiąc bardzo już trywialnie. Jeżeli Niemcy by podjęły decyzję, że nie, my jako największy kraj europejski... A jak nie podejmą tej decyzji, to co to będzie znaczyć? Jak nie podejmą tej decyzji w tym scenariuszu, o którym pan mówił, że to tak się... No to będzie też bardzo zły polityczny. To znaczy to będzie świadczyło moim zdaniem o braku dostatecznej odpowiedzialności Niemiec za bezpieczeństwo europejskie. Znaczy braku gotowości elit europejskich znowu do uznania rzeczywistości. Znaczy ja mówiłem wcześniej o tym, że Niemcy się zderzą z rzeczywistością, którą po prostu muszą uznać. Jeżeli nie uznają, no to będzie ich niezbyt... To muszę zapytać Joannę Marię Stolarek, w tym kontekście szczególnie o tą perspektywę Zielonych, czy jakby czego się możemy spodziewać. Piotr Buras już powiedział to, co najważniejsze, że partia Zielonych jest przeciwko oczywiście nuclear sharing, ale nie cała partia. Mamy tych Fundis, czyli że tak powiem bardziej radykalną część partii i mamy Reales, czyli tych realistycznych, która jest gotowa do dyskusji. I to jest też bardzo ładnie ujęte przez Piotra, zderzenie się z rzeczywistością. Ten pragmatyzm, o którym ja mówiłam, zderzenie się z rzeczywistością i ta polityka Niemiec, która do tej pory była tak ładnie się po niemiecku nazywa Politik, to jest Aussitzen. Jak mówi, nie kupujmy tych samolotów, no to sprawa się sama rozwiąże kiedyś. Posiedźmy, poczekajmy, aż problemy się rozwiążą. Tylko, że to już nie funkcjonuje. Nie w tym świecie, w którym my na dzień dzisiejszy żyjemy. To będzie bardzo ciekawa obserwacja, jak to zderzenie z rzeczywistością będzie się odbywało, jaką rolę będą odgrywać Zieloni i na ile w partii, która ma te dwa mocne skrzydła, na ile tutaj będą też wewnętrzne konflikty i czy one zostaną w partii, czy wyjdą na zewnątrz. Bo to jest też problem dla Partii Zielonych, która jest partią bardzo demokratyczną wewnątrz siebie, ale która chętnie i dużo dyskutuje. To jest ta cena tej partii. Tylko czasami dla SPD też, tylko ona troszeczkę mniej dyskutuje na zewnątrz, że tak powiem. A Zieloni chętnie też cora publicum i to jest problemem, że później wtedy wszyscy dyskutują i wszyscy widzą, jakie są spory wewnątrzpartyjne, a czasami to nie powinno być widoczne. To jeszcze do Sebastiana Płóciennika się zwrócę. Nie wiem, które panie profesorze z tych wątków. Przypomnę jeszcze, Lidia Gibadło pytała, czy Laschet przetrwa, czyli kandydat CDU-HDC oraz czy AfD wymyśli się na nowo.
Okej, może zacznę jeszcze od jednego wątku relacji z USA, mianowicie nadwyżki handlowe, ponieważ to było źródłem sporych napięć z Donaldem Trumpem. I teoretycznie mogłoby się wydawać, że skoro USA ustąpiły Niemcom w kwestii Nord Streamu, no to trudno wyobrazić sobie konflikt wokół handlu. Ale efekt może być paradoksalny, odwrotny. Znaczy prezydent Biden może z powodów wewnętrznych, właśnie dlatego, że ustąpił uprzednio w sprawie Nord Streamu, podnieść sprawę niemieckich nadwyżek handlowych i będziemy mieli powrót do tego sporu. Natomiast jeżeli chodzi o te obydwie partie, zacznijmy od AfD. AfD to jest partia kryzysów. I to kryzysów, przy których rozwiązywaniu jeszcze rządy muszą popełniać spore błędy. Ale w sensie kryzysów, że kryzysów. Karmi się kryzysami, karmi czy że przeżywa kryzysy? Tak, nie, to jest karmi się kryzysami. To znaczy kryzysy są jej tlenem. I tak było w przypadku kryzysu strefy euro, tak było w przypadku kryzysu migracyjnego. W przypadku kryzysu pandemicznego okazało się, że tego tlenu tak dużo nie było dla tej partii, bo jednak polityka rządu Angeli Merkel była dość sprawna i także wicekanclerza Laschetta. Dlatego wygląda na to, że AfD zaczyna być taką, Scholza, przepraszam, zaczyna być partią regionalną. Wschodnio-niemiecką. Wschodnio-niemiecką, gdzie właściwie w niektórych landach ma status niemalże partii ludowej. Ale jednak jej taki wpływ na politykę niemiecką jako całego państwa będzie coraz słabszy, zwłaszcza, że są izolowani. Natomiast jeżeli chodzi o Hadecję, no w tej chwili właściwie powinniśmy spojrzeć w przeglądarki, co się dzieje, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Natomiast no, może dojść jednak do bardzo głębokich zmian w tej partii. I to, czego szczerze mówiąc obawiam się, to, że Hadecja w opozycji będzie musiała się określić na nowo, wymyślić na nowo, także w przeciwieństwie do rządu, który na przykład będzie myślał bardziej federacyjnie w Unii Europejskiej, będzie kładł nacisk na pogłębienie strefy euro i siłą rzeczy Hadecja będzie musiała być nieco bardziej ostrożna wobec integracji europejskiej, nie chcę powiedzieć lekko eurosceptyczna, ale tak też wynika z niektórych wypowiedzi polityków Hadecji. Bardzo dziękuję i tutaj, bardzo dziękuję. Jerzy Margański, był ambasador Polski w Berlinie. Bardzo dziękuję za niezwykle interesującą dyskusję i większość właściwie tematów, które sam chciałbym poruszyć, zostały już poruszone. Ale z tych, które jeszcze może nie dokładnie wybrzmiały, mam dwa. Po pierwsze stosunki niemiecko-francuskie. Właściwie o tym nie mówiliśmy tutaj, a jeszcze 10 lat temu prawdopodobnie po niemieckich wyborach natychmiast mówiono by co dalej ze stosunkami niemiecko-francuskimi. Tak zwany motor niemiecko-francuski był spiritus mowę z integracji europejskiej przez dziesiątki lat. W ostatnich latach prawie o nim nie słychać, ponieważ on przestaje po prostu działać. I to jest no, taka negatywna scheda trochę po rządach Angeli Merkel, nastawionych, jak Piotr Duras mówił, na zachowanie status quo na tyle, na ile to możliwe, a właściwie był to taki nieustający crisis management. Od czasu do czasu wychodziła z tego jakaś polityka europejska, ale nie ona była celem, nie strategia była celem, raczej przypadkowym efektem właśnie tego zarządzania kryzysem. Takim skutkiem ubocznym tej zamierzonej polityki rządu niemieckiego był pogarszający się stan stosunków z Francją. Jeśli ktoś w Europie występował z projektami strategicznymi, to byli Francuzi. To był Emmanuel Macron w ostatnich latach, który przedstawił kilka bardzo interesujących, na pewno kontrowersyjnych, niemniej jednak jakichś projektów dotyczących przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Niemcy na te projekty celowo nie odpowiedzieli. Moje pytanie, czy istnieje możliwość powrotu pod nowymi rządami do no, tej starej tradycji niemiecko-francuskiej współpracy w podstawowych kwestiach polityki europejskiej, czy należy to traktować jako rozdział całkowicie już zamknięty? Wydaje mi się, że fakt, że ten motor nie działa, jest ze szkodą i dla Europy, i w sumie też dla Niemiec, co akurat w tej sytuacji, jakim jesteśmy teraz, przy tych no, ogromnych wyzwaniach, z jakimi musi się mierzyć Europa, należy brać poważnie pod uwagę. I jeszcze półtora pytania. Pierwsze, czy
No, Zieloni będą uczestniczyć w nowym rządzie niemieckim bez względu na to, kto będzie jego kanclerzem, jego szefem. To Zieloni w 90-tych latach doprowadzili do potężnej zmiany w nastawieniu Niemiec do polityki bezpieczeństwa i umożliwili udział Bundeswehry w akcjach, to się nazywało wówczas out of area, poza granicami traktatowymi NATO. Niemcy w dalszym ciągu mają bardzo poważny problem z tym, z polityką bezpieczeństwa i właściwie no, nie występują nie tylko z nowymi inicjatywami, ale wręcz raczej starają się tonować inicjatywy głównie francuskie w tej dziedzinie. Czy można oczekiwać, że Zieloni, którzy rzeczywiście także i teraz mają bardzo no, wyrazisty pogląd na temat współpracy transatlantyckiej i też polityki bezpieczeństwa, ponownie wrócą do roli tego no, tej partii, która będzie inspirowała nowe rozwiązania w polityce bezpieczeństwa niemieckiej. I pół pytania dotyczy kwestii, o której tutaj już była mowa, mianowicie modelu gospodarczego Niemiec. W kilku dziedzinach właściwie widać, jak dotychczasowa polityka niemiecka, czy raczej kanony polityki niemieckiej nie sprawdzają się, już nie funkcjonują. To dotyczy może w sposób najbardziej taki jaskrawy właśnie tego modelu gospodarczego. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo o tym sporo już powiedziano. W każdym razie nie chodzi wyłącznie o nadwyżki w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, które przyprawiały w głowy nie tylko Trumpa, ale również Obamy i z całą pewnością Biden też o nich myśli. Dotyczy wpływu tej polityki gospodarczej Niemiec na Unię Europejską. Te nadwyżki handlowe były jednym z głównych powodów tego, że w Europie kryzys finansowy czy zadłużeniowy, jak to się w Niemczech nazywało, trwał tak długo i miał tak dramatyczny przebieg. Czy uważacie Państwo, że nowy rząd niemiecki zacznie się przyglądać tej bardzo drażliwej i trudnej sprawie i zacznie myśleć nad jakimiś rozwiązaniami? Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Wiem, że może byśmy jeszcze tak zdążyli, bo wiem, że jeszcze ktoś z państwa ma jeszcze jedno pytanie, ale żeby nam te nie umknęły, więc niech to będzie mobilizujące dla tutaj państwa, żeby potem jeszcze zdążyć jeszcze jedno pytanie, żeby przynajmniej czy opinia padła. Nie wiem, to są trzy wątki, czy się podzielicie, czy spróbujecie jakoś, może zaczniemy teraz od profesora Płóciennika. Dobrze. Ja postaram się połączyć wątek właśnie tego silnika francusko-niemieckiego z problemem modelu gospodarczego i co on oznacza właściwie dla Unii Europejskiej. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że trzymając się tej metafory silnika, w tej chwili potrzebny jest silnik hybrydowy, o napędzie hybrydowym, czyli już nie tylko francusko-niemiecki, ale potrzebny jest jednak dodatkowy napęd i ten dodatkowy napęd to są Włochy w tej chwili i Hiszpania. Dlaczego? Może niekoniecznie wynika to z samych potencjałów, ale dlatego, że w tej chwili chyba strategicznie najpoważniejszy problem Unii Europejskiej jest ulokowany na południu i to jest to, o czym pan ambasador wspomniał, czyli zadłużenie południa. Nie mamy kompletnie żadnej odpowiedzi w tej chwili na stole, co z tym zrobić. Równowagę utrzymuje Europejski Bank Centralny, skupując po prostu obligacje państw południa i dzięki temu to wszystko jest bardzo stabilne. I przyjrzyjmy się na przykład w tej chwili cenom gazu, w ogóle cenom nośników energii. One idą bardzo mocno do góry i wręcz Władimir Putin może prowadzić politykę, która sprzyja temu, by te ceny szły do góry, co oznacza, że EBC będzie pod coraz większą presją, bo inflacja będzie rosła, ale jakakolwiek decyzja w sprawie podwyżki stóp procentowych będzie niemożliwa. Więc nie można wykluczyć sytuacji, w której strefa euro dojdzie do ściany i będzie musiała podjąć bardzo trudną decyzję, co zrobić z tym wielkim długiem południa. I być może to będzie największym wyzwaniem dla tego rządu i także dla współpracy z Francją i będzie oznaczało konieczność porzucenia pewnych dogmatów, czyli na przykład, że nie ma wspólnej odpowiedzialności za długi w strefie euro, bo przecież cały czas to było podkreślane w niemieckiej polityce, więc tymi dogmatami być może trzeba będzie się w sytuacji kryzysowej pożegnać. Anna Maria Stolarek.
który z tych wątków pani podjęła. Myślę, że ten o zielonych był szczególnie skierowany do pani, ale może... Ale też jak Sebastian Płóciennik właśnie wspomniał, rozprawienie się z dogmatami. Ja myślę, że właśnie polityka bezpieczeństwa i zieloni, to jest tam jest dużo dogmatów, ale tak jak pan ambasador też wspomniał, tutaj są nowe pomysły na politykę bezpieczeństwa i Partia Zielonych jest partią, która ma dużą sensytywność, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, o flankę NATO, wschodnią flankę NATO, o granice Unii Europejskiej, o zagrożenie hybrydowe, zagrożenia płynące z Rosji, zagrożenia płynące z Chin. Tutaj jest duża, duża sensytywność i duże wyczucie też odczucia bezpieczeństwa w takich krajach jak Polska, w krajach bałtyckich. Wewnątrz Partii Zielonych jest spór, powstaje spór i jest spór i pewnie będzie to też sporem w rozmowach koalicyjnych i wewnątrzpartyjnych i to jest, że nikt nie chce powtórki z lat 90. jak Joschka Fischer dostał właśnie workiem z farbą przy konferencji prasowej. Będzie to spór i trzeba będzie zobaczyć, jak partia sobie z tym rzeczywiście poradzi, jak sobie poradzi też w koalicji. Ja może dodam do tego tylko dwa słowa do tego ważnego pytania o przyszły udział Niemiec w tej konstelacji politycznej, która się rysuje ewentualnie w operacjach wojskowych za granicą. Ponieważ wydaje mi się, że to będzie ważny punkt w tych negocjacjach koalicyjnych, ale również później w funkcjonowaniu tego rządu i który będzie pchał Niemcy w kierunku większego zaangażowania na rzecz integracji obronnej w samej Unii Europejskiej. Dlatego, że z jednego ważnego wewnątrzpolitycznego powodu, który jest istotny zwłaszcza dla Zielonych, ale również dla SPD, to znaczy w Niemczech pod wpływem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 90. jest taka zasada, że Niemcy mogą uczestniczyć w operacjach Bundeswehra, armia niemiecka może uczestniczyć w operacjach wojskowych wyłącznie w wielostronnych strukturach. To znaczy to musi być albo Unia Europejska, albo NATO, albo ONZ, który jest mandat takiej organizacji międzynarodowej. Tylko w takiej sytuacji Niemcy mogą uczestniczyć w operacjach wojskowych. Oczywiście jest zdolność duża do kreatywnego interpretowania tych zasad, ale to ma jednak swoje granice. I teraz dzisiaj, jak widzimy, jak wygląda debata europejska o polityce bezpieczeństwa, na przykład też bardzo mocno pchana do przodu przez Emmanuela Macrona, przez Francję, to ona zmierza raczej w innym kierunku. To znaczy, widzimy, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, więc trochę tak jak z tą polityką migracyjną, o której mówiłem wcześniej, po prostu róbmy to w ramach różnych koalicji chętnych. No jak Niemcy z Francuzami, Włochami i Polakami chcą gdzieś interweniować zbrojnie, no to się niech się dogadają i niech robią to razem. Ale Niemcy wtedy mówią, ale nie, my nie możemy, bo nasze prawo tego na to nie pozwala. My możemy tylko, jeżeli jest oficjalny mandat międzynarodowej instytucji, na przykład Unii Europejskiej. I w związku z tym, to jest oczywiście czasami można to widzieć jako wymówkę, ale jednak to w ramach wewnątrzpolitycznej debaty niemieckiej to jest bardzo istotny argument. Więc w związku z tym takie partie jak Zieloni, no to widzą szansę pogodzenia tutaj wody z ogniem w tym, żeby jednak wprowadzić silniejsze elementy integracji obronnej w ramach Unii Europejskiej i realizować pewne operacje z tym mandatem europejskim, czy mieć tutaj przynajmniej takie zabezpieczenie, że Unia Europejska za tym stoi. I to wydaje mi się będzie Niemcy w tą stronę pchać, ale oczywiście to, czy to będzie możliwe, nie zależy od tego, czy będzie mandat, tylko czy będzie wola polityczna w Niemczech do tego, żeby w ogóle militarnie się angażować i czy będą zdolności wojskowe do tego, żeby się angażować. I obie te rzeczy dzisiaj nie są pewne i to będzie również też jeden z tych dużych znaków zapytania co do tego, czy ta koalicja z SPD i z Zielonymi w tych sprawach będzie rzeczywiście odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem dla innych krajów europejskich. I pan prezes.
Laurino Swojczyno z Kolegium Europosodniej z tej strony. Wszystkie moje pytania już zostały zadane, więc zadam takie naiwne pytanie z dużą dawką ironii. Czy jak już się pozbędziemy CDU i będzie piękna koalicja czerwono, taka jak flaga Litwy, czy będzie tak, że już w końcu będziemy mieli twarde, środkowoeuropejskie, dobre stanowisko wobec Rosji, nie będziemy lubić tych wszystkich ropy, gazu, tego, co nam przesyłają Rosjanie i też będziemy bardzo mocno szanować prawa człowieka, więc współpraca z Rosją stanie się bardzo nam trudna dla Niemców i po prostu wspólnie w zgodzie z krajami bałtyckimi będziemy mocno walić w Rosję Putina. Kto chciałby się zmierzyć? To by było bardzo fajne życzenie, jakbyśmy mieli akwarium z rybkami, złotą rybkę i można by ją było to poprosić. Ja myślę, że w tej koalicji, która wchodzi w rachubę, no to może być trudne ze względu na SPD i politykę SPD wobec Rosji, która jest polityką raczej dość prorosyjską. Mówi się o SPD, że to jest duże części tej partii, to są tak zwani Rusland Feszczeje, czyli ci, którzy rozumieją Rosję, powołują się często też na stosunki gospodarcze z Rosją, które nie są aż tak dobre jak na przykład z Polską, ale o tym się zapomina. Jeżeli chodzi o partię Zielonych, jest to jedyna partia, która jest otwarcie bardzo krytyczna wobec Rosji. Nawet niektórzy mówią, że jest antyrosyjska i nie chodzi tu tylko o Nord Stream 2, ale też o inne różne aspekty. Także jeżeli moglibyśmy sobie żyć, to pewnie życzylibyśmy sobie coś takiego, o czym pan powiedział, ale nie możemy sobie tego życzyć, bo nie mamy tej złotej rybki. Ale może być, na pewno zmieni się stosunek Niemiec wobec Rosji, jeżeli będzie ta koalicja, o której mówimy. Sebastian Pucian. Wydaje mi się, że decydujące będą czynniki strukturalne. Od kiedy Niemcy zdecydowały się na rezygnację z energii atomowej, to automatycznie oznacza to energetyczną zależność od taniego gazu, a jedynym dostawcą blisko i po stosunkowo niewielkich kosztach jest Rosja. I po prostu argumenty strony niemieckiej są dość klarowne. Znaczy biznes nie poradzi sobie bez taniej energii, albo przynajmniej nie aż tak dramatycznie drożejącej. A druga sprawa, i ten argument też w debacie polskiej trzeba uwzględnić, Niemcy uważają, że dzięki Nord Stream i dzięki jednak zależności czy relacjom z Rosją mają także element wpływu na Rosję. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj zawiesimy te dyskusje i tę rozmowę i zawiesimy, bo oczywiście i w Radiu Tok FM dużo więcej komentarzy i analiz i zawiesimy również z perspektywy świata pod lupą, bo tą debatą o Niemcach pod lupą otworzyliśmy konferencję Świat pod lupą. Ciąg dalszy będzie miał miejsce kolejnego dnia. Odbędą się jeszcze dwie debaty. Więcej informacji znajdziecie Państwo między innymi na stronach Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Także bardzo Państwu dziękuję, bardzo Państwu uczestnikom tej debaty dziękuję i bardzo słuchaczom dziękuję za jej wysłuchanie. Na antenie Radia Tok FM zaraz oczywiście informacje Radia Tok FM i dodam, że audycję realizował Adam Szuraj, za kwestie techniczne odpowiadał Konrad Machowski, no a wydawała tę debatę Katarzyna Murawska. Jeszcze raz bardzo dziękuję i miłego dnia.